Szczególne wydarzenie związane z tym, co parę tygodni temu dotknęło wielu Opolan. Stąd serdecznie wszystkich zachęcam do wzięcia udziału w dzieleniu się dobrem. A to dzielenie się dobrem będzie odbywało się w świetnej atmosferze. Wybitni artyści, których sam z przyjemnością posłucham. Więc tyle ode mnie. Ja jeszcze raz bardzo serdecznie dziękuję za to, że mogę być częścią tego, że ksiądz profesor nie zapomina o mieście. A my, ja w imieniu miasta zawsze chętnie dołączamy do tych wszystkich pięknych inicjatyw, które tu się dzieją. Ta jest szczególna, rzeczywiście inna niż dotychczasowe, tym bardziej jest mi miło tutaj być. Wśród niosących pomoc oczywiście nie mogło zabraknąć kościoła. Ksiądz biskup Andrzej Czaja, mimo że sam boryka się z cierpieniem, nie zapomniał o bardziej cierpiących, powodzianach. I zaraz, bodaj 72 godziny po przejściu tej ogromnej fali, wystosował pismo, w którym wyrażał współczucie dla cierpiących, ale także mobilizował niosących i tych, którzy mają możliwości niesienia pomocy właśnie do tej postawy takiej ofiarniczej. Jeżeli chodzi o takie centrum niesienia pomocy ze strony Kościoła Polskiego, no to możemy to nazwać magazyn centralny Caritas Opolu-Winowie przy ulicy Księdza Bula. Ten magazyn przyjął od początku powodzi do dnia dzisiejszego 235 transportów, których łączna waga przekracza 1100 ton. Wartość minimalna tej pomocy rzeczowej, szacunkowa, wynosi około 4,5 miliona złotych. Osuszacze 215 sztuk, te największe, grzejniki olejowe 96 sztuk, butli gazowych z palnikiem 500 sztuk, lampy solarne, łóżka polowe, koce, śpiwory, materace, kołdry, pościel i ten cały drobny sprzęt do sprzątania, to idzie naprawdę w tysiące sztuk. Mamy w przygotowaniu drugą formę pomocy dla powodzian, również finansową, mianowicie z tych 2140 gospodarstw zostaną wyłonione gospodarstwa, które myśmy tak to nazwali, którym nikt nie zazdrości. I mamy 1000 kart przedpłaconych, każda z nich zasilona kwotą 6 tysięcy złotych i w tej chwili zbieramy, kompletujemy listy 1000 powodzian w naszej diecezji, którzy otrzymają te karty przedpłacone kwotą 6 tysięcy. To jest kolejna forma pomocy finansowej 6 milionów. Co do koncertu. Proszę Państwa, myślę, że niezwykły koncert, niezwykły duet, chociaż to w duecie Paweł Domagała wystąpi, a osobno sam najpierw Magda Bereda. Kim jest Magda Bereda? Też ją odkryłem niedawno. Proszę Państwa, powiem tu krótko, że Magda Bereda dla mnie jest kolejnym dowodem na istnienie Pana Boga, bo tak piękne dzieło o tak niezwykłym głosie mógł stworzyć tylko Pan Bóg. I rzeczywiście odsłuchajcie sobie parę jej kawałków, to zobaczycie, że mówię prawdę. No jest Paweł Domagała. Mam tę przyjemność, słuchajcie, znać go bliżej. Trochę się kolegujemy, jak to się zwykło mówić. Paweł nie miał żadnych wątpliwości. Słuchajcie, ja go tak złapałem trochę na koncert w Strzelcach Opolskich, bo on dzień po ma w Strzelcach, ale że ten koncert się również świetnie wyprzedał. Tam jest normalny, biletowany koncert. Paweł nie miał żadnych wątpliwości, żeby za darmo wystąpić na koncercie na rzecz powodzia. Słuchajcie, też chcę o nim powiedzieć jeszcze coś ważnego o tym koncercie. To nie jest tak, że my chcemy zebrać kolejną pulę dużych pieniędzy. Tak, chcemy też, żeby był dochód z przeznaczeniem konkretnym dla powodzian. Ale my zapraszamy, i to robi Caritas, prawie 200 powodzian, czyli osoby z kilku wytypowanych parafii, które przyjadą na nasz koncert. Wspomniał ksiądz dyrektor, będą też wolontariusze, ci, którzy na to zasługują, bo brali udział czynny w pomaganiu. I będą też ludzie dobrej woli. Tradycyjnie, słuchajcie, będą też fajne gadżety do wylicytowania. Jeden zdradzę, taki najnowszy, co prawda Szczęsny jeszcze w Barcelonie nie zagrał, ale ja już mam jego bluzę z Barcelony z autografem. I zanim zagra, słuchajcie, ktoś może mieć taką bluzę w domu, oryginalna Barcelony z podpisem i będzie coś jeszcze. Także
Koncert sam w sobie, myślę, będzie piękny. Najpierw wystąpi Magda Bereda przy udziale gitarzysty, potem Paweł Domagała, którego specjalnie przedstawiać nie trzeba. Aula przy ulicy Drzymały 19 listopada od godziny 18.